Ej, pamiętacie, jak wspominałem o tym, że no, nie jestem w stanie wam obiecać tego, że odcinki będą pojawiały się codziennie, bo życie jest zbyt nieprzewidywalne. No i macie, proszę o to, taki przykład. Wyszedłem między odcinkami, no wcisnąłem pauzę, kończąc pierwszy odcinek, wyszedłem na dół wynieść śmieci. Wróciłem po 5 godzinach totalnie pijany, bo akurat trafiłem na sąsiadów celebrujących narodziny drugiego dziecka, jednego tutaj z współmieszkających, więc super. Ogólnie ten. Takie nieprzewidywalne jest życie, ale dobra. Siema, ja jestem Piecho, The Last of Us Part 2. Part 2, już drugi odcinek to właściwie. Jesse chce, żebyśmy poszli wzdłuż strumienia. Chcę pomóc Joelowi i Tomiemu. O, miło, że wysłał nas razem. Spodoba ci się ta trasa. Czyli czyżby randka? Dobry. Dobry. No, a notabene jeszcze ten. Za 3 godziny jadę na wieczór kawalerski. Pół godziny temu skończyłem pisać egzamin z prawa gospodarczego zdalnie. Dziękuję. Bo Piecholowi odwaliło po magisterce, poszedł jeszcze na inżynierkę teraz, więc... 3 lata licencjatu, 2 lata magisterki i teraz jeszcze na to wszystko 4 lata inżynierki. No, szło to zrobić lepiej, szybciej, łatwiej, ale no. Piechol to Piechol. Wiedza przede wszystkim. Ale doktoryzować się nie będę. Pierdziele. Dobra, konik. Piękna dziewczynka. Mamy gości. Dzięki. Znaczy, grzeczna dziewczynka to było pewnikiem... pod adresem konia, a potem właśnie klaczy. Nie Eli, chyba. Oby. Hej, gwiazdo. O, zobaczcie, kogo przywiało. Tak, tak, tak. To dla ciebie. O, dobra. Z tego Eli wie, jak korzystać. A to dla ciebie. I w tym momencie moja PS4 wydała z siebie krzyk. Spokój, dzieci. Nie, wiatraczek chodzi naprawdę głośno. Wiecie, jak to działa. Sprawdzacie trasę, uzupełniacie dziennik, zabijacie zakażonych. Jeśli traficie na coś, co was przerasta, wracacie. Bądźcie ostrożni. No. Do dzieła. Znaczy, bądźcie ostrożne chyba, bo jadą w dwójkę, tak? Eli i Dina. Dina? Dina? Chyba Dina. A nie, przepraszam, ktoś tam jeszcze jedzie z nami chyba. Arriva, arriva. A, czyli zima, ogólnie rzecz biorąc. Zawsze mogą się domyślić po grubych kurtkach, obrzucają się śnieżkami z poprzedniego odcinka i tak dalej, ale przypominam, dla mnie minął dzień. Ale zdążyłem wczoraj jeszcze tak na raty, bo na raty, ale wrzucić dla was jeszcze jeden, ten pierwszy odcinek. I odzew. Nie, naprawdę, nie spodziewałem się, że tyle osób czekało. I te komentarze, że 2020 to naprawdę dziwny rok. No, faktycznie. No tutaj z tym nie sposób się nie zgodzić. Autentycznie. Ten rok jest chyba najdziwniejszym w mojej całej życiowej karierze. 31 lat życia i 2020, no póki co przebija wszystko, pod każdym względem. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na świecie. Co to za pani? Nie myślę, że to jest ta dodatkowa postać, o której gdzieś tam wspominano wcześniej w przeciekach, że tak naprawdę nie tylko Joel, nie tylko Ellie, ale też ktoś jeszcze jest grywalną postacią. No, nie musisz, ta pani właśnie. Zresztą, kim ona jest? Co? A, dobra, zobaczymy. Dobra, czemu nie? No, nie będę się zamykał na nowe wrażenia, doświadczenia i tak dalej, ale... No, muszą ją dobrze sprzedać. Bo jak na moje postaci było wystarczająco dużo w poprzedniej części. Hej. Dobra, póki co mężczyzna, kobieta. Aha. Czyli nie co ci się śniło? Nie poznamy imion tak szybko chyba. Coś gadałam? Trochę zgrzytałaś zębami. Gdzie byłeś? Ubierz się. Coś ci pokażę. Co? Zaufaj mi. W ogóle bardzo barczysta pani i przystojna. Czyżbym miała walczyć z Diną o serce Eli później? O, tędy. Dobra, czyli tak, faktycznie jest to grywalna postać, jakby nie patrzeć. I nie wygląda ani na Dinę, ani na Joela, ani na Eli, no.
Dobra. Fizyka warkocza jak najbardziej obecna. Nie, tak sobie patrzę. A czy obrót kamery też? Nie. Okej. Okay. Kamera nie rusza postaci w ogóle. Ale lubimy chodzić, przypominam. O, jest sprint. Nie, dobra. W okienku coś? Nic. Nie wolisz zaczekać, aż wyjdzie słońce i będzie cieplej? Nie. Ale nie ma czasu. Ślady prowadzą i tędy. Zwyczajnie mi nie powiesz? Musisz to zobaczyć. Kto prowadzi? Ja czy on? No chyba koleś chciał iść w drugą stronę. Ale dobra, jeśli chodzi o walory bezpieczeństwa tego miejsca, jak najbardziej. Wysokie mury, tutaj jeszcze drut kolczasty. No, ogólnie można się poczuć pewnie bezpiecznie. A, czyli wrócił jednak. Czy biegnie do mnie drugi raz, ej, ziomek? Dobra, powiedzmy, że już teraz, okej, okay, lecimy tam, gdzie chcesz, żebyśmy lecieli. A swoją drogą warto spojrzeć na ślady. Aha. Wyznacznik gier genialnych. Zostawiane ślady. Czy to w piasku, czy to w śniegu. A zresztą w Uncharted już to było. Więc i w poprzednim The Last of Us też, więc... Spędzasz się tu sam. Niecierpliwiłem się. Ale właśnie, jeśli jesteś przy walorach bezpieczeństwa, to tą dziurę warto by było załatać. Południe, tym ładniej. To co, idziemy dalej? Aż do Meksyku? Zastanawiałem się nad tym. No przeciskaj się. Wiesz, coś czuję, że mogłoby nas rozczarować. Tak, pewnie masz rację. Okej, dobra, czyli tutorialu ciąg dalszy, ale kim jest ta pani w ogóle? Mówiłeś to po ciemku? Tak. Chodźmy. Okej, okay, dobra, i ona ten... O, ej, babka jest wyposażona w skok. Dobra, dlatego przetestujmy. Skoczmy na dynkę. A nie, jednak nie wszędzie idzie skoczyć. No ale dobra. Hop. Nie wiem, po co akurat dwie ścieżki. Jeśli długo będziemy tak szli, to padniemy przed dzisiejszą podróżą. To niedaleko. Ej, czy właśnie w ten sposób... Wszystko okej? Okay? Ostatnio jest jakby nieobecna. Poradzi sobie. Stary, dziwnie. Kurde, chciałbym coś powiedzieć, czekam aż wy skończycie. Nie, chciałem z tego zwrócić uwagę, czy może przypadkiem w ten sposób Naughty Dog zadbało o to, że podróż, czy ta cała przygoda w The Last of Us 2 nie była liniowa. Po prostu dwie ścieżki obok siebie, wybierz, którą chcesz. A Jezu, oby nie. Oby nie. Dobra. Pani skacze, pani biega, więc poskaczmy i pobiegajmy. Param, param, pam, pam. No, widoki jak zwykle. No, no pierwsza klasa, no gra generacji, graficznie całkiem możliwe, całkiem możliwe. Dobry skok, nie pomoczyłem butów, prawie. Co? Nie. Chciałabyś. Dzięki, już mi wystarczy. Op. Au. Nie każdy ma tyle wdzięku, co ty. Wiadomo. Dobra. Co proszę? Umiejętność sprintu została mi zabrana, więc coś tu się wydarzy. Dalej. Kurwa. Ej, patrz na mnie. Abi. Abi, dobra. Nie patrz w dół. O co mało spadła i straciła życie. No daj jej chwilę, niech odetchnie. Owen. O, Abi Owen. Musimy wracać? Pomyśl, że to twoja szansa na pokonanie lęku. Może zamiast tego skopię ci tyłek. Abi, nie flirtuj. Ej, dobra, ale faktycznie mobilność postaci głównej troszeczkę wzrosła. Ale tutaj nie mogłem skoczyć przed nim. Dziwne. A, bo musiał mi pomóc. No okej. Okay. Skrypty, skrypty, skrypty. To tu? Jesteśmy. Ja pierdolę. Uuuuhuhuhu. Miasto. No, teraz pytanie. Czy ta grupa, do której należy Abby i Owen, czy to jest wroga grupa, która będzie chciała przejąć tą całą społeczność, czy... Chciałem, żebyś była pierwsza. No właśnie, pytanie. Czy się przyłączą, czy będą chcieli podbić? To jest pytanie główne teraz. Widziałem, jak uzbrojony patrol szedł do tego posterunku. Tam. Na trasie jest ich więcej. Mają prąd. Broń. To dużo ludzi. Coś wymyślimy. Okej. Okay. Załóżmy, że tam jest. Jak go dorwiemy? O, kogo oni szukają?
Możemy osaczyć jeden z patroli, potwierdzić, że tam jest. A potem, nie wiem, jakoś go wywabić. Tak, jasne. Z pewnością chętnie podzielą się tymi informacjami. To ich zmusimy. Ups, czyli chyba wrogie podejście. O. To co proponujesz? Co się z tobą dzieje? Mel jest w ciąży. A, czyli teraz chęcią byś się przyłączył do takiej społeczności jak ta widoczna w oddali teraz. Ale to nie wszystko. Mam ci gratulować? Gdy reszta to zobaczy, będą chcieli zawrócić. Przekonamy ich, nie? Wiedziałam, że nie mogę na ciebie liczyć. Abby, chcę tego, co ty. Ale nie za wszelką cenę. Słyszę, że teraz ma coś do stracenia, nie? Potomstwo. Tak ważna rzecz. Widzimy się później. Dobra, kogo oni szukają? I czemu chcą go zabić? Bo raczej to jest pewne. Nie wiem, może chodzi o Joela faktycznie. W trakcie jednej z eskapad w pierwszej części zabił kogoś istotnego dla Abby albo Owena albo do całej tej grupy. Jebać to. Aha, pójdzie sama. Idiotka. No ale dobra. Czyli rozumiem, znowu kontrola po mojej stronie? Tak jest, dobra. No ale moment, jeżeli Abby będzie wrogo nastawiona wobec Ellie i Joela, a ja będę sterował Abby, no to ja po prostu do tamtej dwójki nie strzelam i tyle. Ej, dobra, właśnie. A w sumie, jeżeli jesteś wroga, no to... Nara! Czyli jedna nie wszędzie, są niewidzialne ściany. Okej. Okay. Dobra, na przyszłość będę pamiętał, żeby nie popełniać samobójstwa na każdym kroku. Załatwię to bez ciebie. Ale okej. Okay. A, może tu? Wystarczająco wysoko? Nie, dobra. Nie będę autentycznie starał się pozbawiać jej życia, no bo... Mi jeszcze nic nie zrobiła. Joelowi i Ellie też nie. Pytanie tylko, gdzie mamy się dostać i to, czy to już jest ten moment, kiedy powinienem przeczesywać całe środowisko w poszukiwaniu zapasów, śmieci, puszek i tak dalej, i tak dalej. Dobra, podejrzewam, że dobrze tam trzeba było skoczyć, ale nie doskoczyłem. No i... No kurde, no taki sam skok był poprzednim razem, wydaje mi się. Więc nie wiem, czemu się wtedy nie złapała, teraz tak. A, dobra, czyli kamienie. Zbyt duża przeszkoda dla Abby. Czyli rozumiem, idziemy do tamtego schroniska, tak? Tam, gdzie pali się światło. Tam świeci. Tak dokładniej. Aha, przytrzymaj, żeby paść na płasko. Dobra. Jest progres w stosunku do drugiej, też w stosunku do pierwszej części, oczywiście. Będzie miał dziecko z Mel. Cholera. No, pytanie. Czy pan jest żywy, nieżywy? Znaczy, jeśli zombie, to może się ruszyć, jeżeli nie... A, dobra. Nie ma co czekać. Wydawało mi się, że usłyszałem taki delikatny pomruk, ale... Okej, okay, kolejne trupy. Aha. Sporo... ciał. Oj, naprawdę sporo. Co tu się wydarzyło? No, żeby zaraz mnie ktoś za ramię nie złapał. No pchnij to truchło. Kurde, ale że komuś się umarło na stojąco, naprawdę? To rzadka przypadłość. Naprawdę. A jednak. No. Opuszczaj. Dobra, póki co chyba bardziej niefortunnie upadł zombiak. Dobra, klamka, no masz klamkę.
nie o to chodziło. Dobra, ale uniki. Oj, kogoś słyszę? Kogoś słyszę, jest ktoś, dobra, ale strzelamy, walczymy, strzelamy, walczymy, strzelamy, walczymy, unik! Dobra, ich buła, nie ma co marnować, albo nic. Znowu unik. Ohoho, dobry takedown. Dobra, ale strasznie głośno krzyczą, dobra, okej, okay, czyli zombiaki istnieją w dalszym ciągu, są obecne. Dobra, a, tutaj, okej, okay, okej, okay, dobra, unik. Oj, dużo! Ich chyba. Czy to jest ten moment? Nie, jeszcze nie. Oj, pierwszy cios jaki zgarnąłem. Drugi cios, trzeci cios. Oj, niedobrze! Dobra, ale walka wręcz, no naprawdę, jedna ze specjalności Naughty Dog, jeżeli chodzi o gry. Kurde, moje ramię. A, czyli jednak się uleczyć. Dobra. Zobaczymy, ile z paska zdrowia wróci. Bo jak do pełna. No jak do pełna, to mogłem się wstrzymać z tym tak naprawdę. Muszę się rozejrzeć. Dobra, znając życie, śmietniczki są po to, żeby się wspinać. Okej, okay, dobra. I to już bardziej przypomina The Last of Us, część pierwszą. Okej, okay, po co zawieszona piłka tenisowa? Żeby było wiadomo, jak daleko do garażu można wjechać, jeżeli to jest garaż. A jest to garaż. Dobra, czyli ta piłeczka ma sens. Ale okej. Okay. Podejrzewam, że dom będzie usłany zombiakami. Więc powrótku, pociutku, może nawet wuchucki. A co my tu mamy? Oho, ludzie by to wzięli. Jak się stąd wydostać? Kurde, przeładowanie na R2? Dziwne. A, tutaj pewnie trzeba będzie się czołgać, tak? Aha, dobra, ale jeszcze przejrzyjmy okolice, czy na pewno niczego nie ma. Nie. Tutaj też nie. Widok za oknem. No, śnieg. Dobra. No to co, czas się czołgać. Nigdy w horrorach sceny, które zawierają w sobie czołganie, nie są przyjemne. Tutaj pewnie będzie tak samo. No, dokładnie. Aha, zawsze zombie. No, prosto w głowę. No, sorry, inaczej się nie dało. Walka wręcz w takiej pozycji trochę odpada. Ale czy przeładować można w tej pozycji? Jak najbardziej. Okej. Okay. Jeden pełen magazynek i jeden pocisk tak, dla samej Abby, aby sytuacja stała się naprawdę krytyczna i zostać rozszarpanym na strzępy czy palnące w łeb. No i właśnie. Po to jest ten jeden pocisk. Dobra, latareczkę wyłącz, już nie jest potrzebna. Wokulski też już nie trzeba chodzić. Dawaj. Dzida. Okej. Musi być blisko. Ej, właśnie, teraz pytanie, czy tak samo jak w pierwszej części też trzeba będzie szukać ławeczek, gdzie... Znaczy tak, workbenchy chyba, nie? Tam, gdzie się po prostu naprawiało, ulepszało wszystko. O! Dobra, ale nie widziałam, nie? A, czyli nie tylko Eli jest wyposażona w nasłuchiwanie. Dobra, czemu by nie? Spróbujmy się zakraść. Gorzej jak się odwróci, nie? O cholera. I co teraz? Czy ja zabójstwo? Oczywiście. Okej, okay, skręcenie karku działa. I kolejny pocisk za to. Dobra, może komuś przywalić koniem? Nie, chyba nie. A dobra, łazienki zazwyczaj były skarbnicami zapasów, a tutaj nic. Dobra, ale w sumie Abby w dalszym ciągu może się tam chować. To czy, no, nasłuchiwanie z tej strony. O, ktoś tam jest, ktoś tam jest, kogoś tam słychać. Fajnie byłoby, by się też udało za niego zakraść. No i znowu, idź na zabójstwo. A jest opcja, żeby to było głośne? Niezbytnio, nie? Może i lepiej. Oj, 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 oj. Dobra, ale nie widział mnie, nie widział. Ale dla bezpieczeństwa. Czy ktoś jeszcze gdzieś?
Nie. Dobra, ziomuś stwierdził, że sobie pójdzie z powrotem. Ej, naprawdę, tyle naboi jeszcze w The Last of Us nie widziałem w jednym pomieszczeniu. Dobra, ale uda mi się go złapać pewnie. I złamać mu kark. Chrup. Ale mimika twarzy postaci głównej w tym momencie. This is how we do it. Na 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 na. Dobra, idziemy dalej. Zgubiłam się. No nie gada, ja też. Oj, strzałem kogoś gdzieś w oddali, czy nie? Kurde. Aha. No ale póki co zakradanie się dobrze mi wychodzi, więc... Oj. Aha, i tam jeszcze następny. Kurde, dobra, no to to trzeba wręcz po cichu zrobić. Oj, 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 nie, nic nie widziałeś, nic nie widziałeś. A, dobra, czyli skradanie... Dostępne nawet w otwartej przestrzeni, dupa. Ej, nie, dobra, nie widział mnie. Co za debil. Ale okej, jesteś mój. Dobra, kolejny pocisk. Ej, nie wiem, czy to już będzie teraz standard, że każda zabita postać będzie miała pociski. No bo jeżeli tak, no to... To sorry, ale zacznę pruć do nich po prostu, no bo... Oj. Unik. Widziałem je, czy nie? A, tutaj następny. Dobra, do tego spróbujemy się zakraść. W sumie do każdego spróbujemy. Dobra, obczajka, czy ktoś tu przypadkiem nie czai bazy? Na szczęście nie. Dobra. Nie, tak autentycznie, jakby udało mi się każdego po cichu wyhaczyć, no to jeszcze wyjdziemy bogaci o dwa magazynki pełne naboi. Ona się pewnikiem zaraz odwróci, ale może będę pierwszy. Tak jest. Nie, ale naprawdę, jeżeli tylko zadrapanie, ugryzienie, czy tam jakakolwiek rana. Oj. No i dupa. Nie wszyscy, niestety, nie wszyscy. Unik i buła. Znaczy. A, dobry unik. A, już mam maksimum naboi. No aha, dobra, czyli trzeba było, teraz sobie postrzelamy. Jak będzie jakiś w oddali, to od razu ma kulkę w łeb, nie? Niech to będzie to. A, nikogo nie ma, jak na złość. Ogląda się pogarsza. Dobra, a ile pocisków tu jest w ogóle? Jeden czy dwa? Cholera wie. Tam jest max. Nie, ale swoją drogą bardzo mało naboi może mieć ze sobą Abby. W takim plecaku, jaki ona ze sobą ma, to ja bym tam ładował cokolwiek, co by się mogło przydać. A naboje to jedna z takich rzeczy. Zwłaszcza, że chyba są uniwersalne i pasują do każdego pistoletu, albo Abby ma na tyle szczęście, że po prostu do jej pistoletu pasują wszystkie. Ślady koni. Ja tam kopyt nie widziałem, nie? Ale... Ej, nie mówcie, że to ona znajdzie Joela i Tomiego pierwsza. Jeszcze przed Eli. Oj, konik trochę zmęczony, kogo on tam wiezie. Kurde, ej. Nie spodziewałem się, że koń się tak zmęczy, dopiero co wyjechał. Karmicie te zwierzęta jakoś coś? Kurde. No dawaj. Tędy. Dobra, no to patataj. Dobra, ale chyba się musimy trzymać Pratujesz bardzo blisko go? Diny. Jessiego? Nie. Jak długo byliście razem. Słuchaj, to super facet. Ma świetnych starych. Nadal będą mi bliscy, ale lecieliśmy na autopilocie. Ej, dlaczego nigdy o tym nie gadałyśmy? Nie wiem. To by chyba było... Też nigdy nie mówiłaś mi o Kat. Co? Bo jej nie ma o czym gadać. Ała. Po prostu myślałam, że za nią nie przepadasz. Ani mnie ziębi, ani grzeje. Jasne. Na pewno zdolna z niej artystka. A twój tatuaż nawet mi się podoba. O, aleś ty łaskawa. Poza tym nie pasowała do ciebie. Ciekawe.
Cicho. Okej. Dobra, czyli Eli ma dziarę. Pytanie, jaką i gdzie, ale pewnie się przekonamy. Podejrzewam, że może tam właśnie, gdzie miała ten bandaż? Tak, no to pojeździliśmy konno. No to by było, ile? 40 sekund? Minuta może? Chcesz zobaczyć coś pięknego? Chodzi ci o twoją twarz. Nic nie jest tak piękne. Jedna jest ten Eli jaka szarmancka, a tamta jaka arogancka. A dobra, to już jest ten moment pewnie, gdzie można spokojnie zacząć przeczesywać okolice. Aha. Jeśli coś tu znajdę, no jak najbardziej. Oby to nie był zombie. Dobra. Jeden nabój więcej. W ogóle swoją drogą można? Nie, nie mogę wycelować jeszcze. Ani wejść do ekwipunku. Okej, to jeszcze nie jest gra właściwa. Ktoś tu kurde zginie. Pani się przyciśnie, proszę. I to jest ten piękny widok? Czy chodziło ci bardziej o... Nie, dobra, pogadajmy. Tak nieładnie, Eli, od razu. Jak ci się podoba? No, ładnie jest, fakt. Niech będzie. Całkiem ładnie. Ta trasa ma swoje plusy. To co z tym wpisem? No chodź. No, jakim wpisem? Nie, jakim wpisem, serio. Z kim sprawdzałaś tę trasę? Z Jessie? Z Eugene'em. A, tak. O, Eugene. Ha, był zabawny. Oj, tak. No, możesz pomóc? Albo skorzystajmy z efektów twojej ciężkiej pracy. Ej, nie mogę wejść. No i nauczył mnie sporo o elektronice. A, dopiero teraz. Nieźle jak na 73 lata. Chciałabym dożyć takiego wieku. Ej, w twoim przypadku to jest autentycznie możliwe. Jak może cię zabić tylko kulka w łeb, tak właściwie. A nie wirus. Dobra, w sumie powinienem patrzeć gdzieś indziej, bo nie wiadomo, co się tam z Diną wydarzy. Dobra, coś tu mamy? Ciekawego? W automacie? Nie. Ale swoją drogą, takiego pepsiaczka zimnego bym się napił, no. Co to za miejsce? A, dawna wieża radiowa. Dobra, co my tu mamy za drzwiami? Bongo? Naprawdę? Ej, strzelam, że to fajka Eugene'a. Ha? Właśnie, że moja. Dał mi ją. Dobra, masz przy sobie trawkę? Poobracałem. No, chciałabym. Eugene zawsze miał zapas. Okej, dobra. Może to nie jest dobry moment na spalenie się. O, dobra, ale właśnie. I dlatego przetestujemy okolice. Te części się przydadzą. Dobra, to w takim wypadku jeszcze delikatne zbieractwo, szperactwo. Czy coś gdzieś? O! Dobra, czy już dwa rodzaje naboi. I wpisy. Czy właśnie w to miejsce idzie IB teraz? Dobra, najpierw się wpiszmy faktycznie. A, bo dobra, przeczytajmy najpierw. Dina Eugene, Dina Eugene, Dina Eugene, Jesse Astrid, Greg Bonnie. A, czyli ogólnie dosyć regularne wizyty w tym miejscu. Aha. Nie, i tak czytam tak powierzchnie, bardzo co tam jest napisane. Ostatni wpis, wszędzie czysto. Chad i Willie? Czy powinienem patrzeć w drugą stronę? Wszędzie czysto Jesse i William. No dobra, w tym momencie też czysto. Wpiszmy. No i dobra. Dobra, zaliczone. No chodź. Ale swoją drogą dobry system. W ogóle cała ta społeczność jest dobrze przemyślana. Nasz ostatni cel to miasto. Zobacz. Dobra, jest wieża zegarowa. Z tą dużą wieżą?
Tak, to kolejny punkt obserwacyjny. Dobra, nie widać żadnego ruchu, ludzi, ani zombie. To supermarket? Tak, przejedziemy tamtędy w drodze do miasta. Okej, to nie jest tak daleko wcale, a supermarkety warto odwiedzać. W czasach apokalipsy, no, źródło wszelkich zapasów, naprawdę. Okej. Wracajmy do koni. Znamy cel podróży, ale to już będzie, moi drodzy, na następny odcinek. Muszę się szykować na ten kawalerski. W tym momencie więc żegnam się z wami. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej.